Halo, halo, cześć, cześć, witajcie, z tej strony Boluś i jest ze mną dzisiaj Adaś, ale jeszcze Adaś się nie wita, ja witam was bardzo serdecznie w Farming Simulator 2015 na Custom Farm. Adaś, teraz może powiedzieć ładnie dzień dobry. Dzień dobry. No i super, to mi się podoba, jak widzicie ten mega sprzęcik tutaj już mamy, prawdopodobnie domyślacie się, że dzisiaj orka, także siadamy w nasze piękne ciągniki. Ja mam 10-skibowy, on ma 20. Brona 5-skibowa, oczywiście dzisiaj ja prowadzę, tak? Dobra. Oczywiście, oczywiście no. Dzisiaj opryski, ogólnie to przepraszam, że tak dawno nie było tej serii, znaczy dawno, no tydzień, ale z racji tego, ty wiesz co, bo ja ogólnie nie wiem, czy my tędy dojedziemy. Poczekaj, ja muszę taki mega navigation, dobra, dojedziemy. Mega navigation. Navigation swoją włączyliśmy już i ogólnie tak, musiałem tą mapkę przygotować, bo jak zabrałem się za sianie tych pól, to uwierzcie, że po godzinie siania miałem zasiane dwa pola i już mi się nie chciało. Postanowiłem, że jak ta mapa waży tylko 220 mega, to sobie ją na własną potrzebę zedykowaliśmy na serię. Także poobsiewałem te najważniejsze pola, od razu z zamysłem. Jest bella fantastyka. Od razu z zamysłem na kolejne odcinki, że mówię, przez wszystkiego nie będziemy pryskać. Wszystkiego też nie będziemy ciąć, bo poza odcinkami trzeba by było sporo na pewno się pobawić. Ogólnie to mam wgrane w krzesło takie bujanie jak w tym, w opryskiwaczu. I postanowiłem, że dużo dałem rżyska, bo później będziemy mogli sobie właśnie bardzo fajnie porobić jakieś talerzmeczki. Tak, dokładnie. Adam, o kurde, myślałem, że tu brama nie otwarta jeszcze. Jadź. Polecimy sobie najpierw na zboża chyba. No przydałoby się. Dobra, polecimy na zboża. Ogólnie udało mi się dwa takie same dobrać, więc nie będzie problemu, jeśli chodzi... I ty 5000 masz litr, nie? 4800. A, 4800, no ja mam tam 200, ale to do, dlatego, że tam mam taką butelkę do odmycia wody, to do odmycia rąk, to tam sobie jeszcze nalałem do 200 litrów. Do odmycia wody. Ogólnie to dzisiaj sobota, ranek, bardzo ładnie to wszystko wygląda. To był najlepszy fake w jego urodziny, tak? Jo, naświetlenie jest mega, mega zajebiste. Dobra, czekaj, którym ja tu mam rozkładanie? O Jezu, to to, dobra. Ej, to jest 41 metrów, także ja bym ci kazał odjechać. Jezu, wyjebie, dobra. Bo jak odgłów. Się boję trochę. Cykam się. Gum. Ta, jeszcze jedne, poczekaj. Wiem, ale... Ja muszę gdzieś tak pewnie... Ty, a może ty jedź na drugie pole. Albo nie, dobra. Nie, razem. Razem. A tam się boi, że mu jakiś dzik sprośny nie wyskoczy. Razem, ja chcę razem. Czekajcie, muszę obkminić, gdzie tu było. Czekajcie. Z tego, co tu wiem... jakoś było, kurna, można... Furna. Trzyma... O! Patrz, opuść sobie, nie? No, mycha. R trzymasz? Musisz R trzymać, żeby opuścić. Czemu? No bo tak. Dobra. Bo tak... No co trąbisz, ty penisie? Czemu? Ja na przykład napada, co ustawiam. A, no to chyba serio? No to chyba tak. No jak trąbi, ty? Dobra. No. Pizda. O, tak. Jest, to to? Dobra, Krzychu. Jadź im prędko. Nie wiem, jakąś niską chcesz, nie? Dawkę tutaj. Tak, 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 bo tu wiesz, wiatr wszystko jest. O, jak daje. Jak jeździsz, ty penisie? Pendolino, ty zadychę. Ja cię kręcę 41 metrów, nie jechałem, poczekaj, chyba mi ściągło trochę. Ty, bo ja spalę tutaj. Ja też. Ja musiałem wyłączyć. Kurde, poczekaj, muszę wyłączyć, co jest? Jak... Mogłem jeszcze zdjąć ten, wiecie, przy polach. Mogłem pozdejmować kolizję, bo te krzaki pierdolnie mnie zara. Niestety te krzaki mają kolizję, czekajcie, ja tu sobie na... Dobra. Podniosę troszeczkę, bo jednak jest za nisko i tam mi haczy o gałęzie. Kurna, myślałem, że na raz to pole weźmiemy, ale nie. No mówimy o ten, będzie więcej przejazdów. Akurat takie tutaj pole... Kurwa, serio? Czekajcie, wyłączę. Nie, czy Adam... A nie, ty nie robisz odrzeka. Trzeba zachować spory kawałek tego odległości. No patrz, ja cię kręcę, jaki kwas jest z tym. Gdzie się lancami kipśniemy? Czekaj, nie, ja muszę odjechać tu, nie wiem, z 5 metrów od tego odjadę. Ja sobie podniosłem lansy, żebyś przejechał. Uda mi jebnie. Czekaj. Ja to muszę... Ale PK. O, dobra, coś w tym stylu muszę zrobić. Czekaj, kierownicę trzeba wyrównać, byk. Dobra, jadę. Chuj, będę z tego, z zewnątrz. I co, dzisiaj sobota, ranek, postaram się to na południe, mam dzisiaj to wrzucić, żebyście sobie w tym momencie, mieli... I w tym momencie każdy 100 lat, niech Boluś żyje nam. Ogólnie to już dziękuję z góry za życzonka, bo już widziałem vloga, tylko wrzuciłem, to nie ma żadnych komentarzy, są same, tylko 100 lat. Dobra, dobra, co nie? No, ale ładnie to wygląda. 22 na godzinie, Krzychu, uważaj na moją lance. 21. To czemu jadę szybciej? A ja jadę 20. Ja sobie na tempomacie, tak.
No ja jadę 20, a ty mówisz, że jedziesz 21, a ja jadę szybciej od ciebie. No ty, no bo jak trochę skręcisz jednak tą lancą, a to jest 41 metrów, to wiesz, ja bym jak teraz skręci w lewo, to jeszcze spokojnie ci sięgnę w kabinę, nie? A ludzie. Cicho, bo powoli mi tutaj idzie bardzo fajnie. Dobra, ty tutaj będziesz pewnie skręcał, to ja teraz tak, zawijam i jadę już tutaj. Bo muszę trochę podnieść, bo to jest w pole zimie. Ogólnie to tak. Piszcie, czy chcecie w kolejnym odcinku nawozy jeszcze, czy już mamy lecieć, nie wiem, ze żniwami. Zobaczymy ogólnie, ile nam pól zostanie po tym odcinku. Dobra. Ty już, nie? Kurna dziot. Niech to się poskłada. Szybko, 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 bo się będzie składać. Dobra. Tu mi się złoży. R do góry. Nie pędoli naciśniesz. Ale ładne to zboże. Piszcie, no, ogólnie tekstury zboża zmieniliśmy, bo to są o wiele ładniejsze. Tamte mi się jakoś nie podobały i też trochę lagowały, bo się świeciły. Dobra. Jadymy sobie na tamte pole jeszcze. Nie, myślę, że spokojnie opryskamy jeszcze z dwa pola. Wiesz co? Nie wiem, czy jest sens we dwóch na jedno. Nie wiem, ja na razie tutaj dokończę to pole. To dokończ. Bo tak to się kurde tymi lancami zderzamy i w ogóle. Łatwiej tutaj na takich polach, jak one są kręte. Akurat niepotrzebnie tutaj na nich padliśmy. Te akurat co? Ja pierdzielę, zabije mnie. Ty składaj lance, Krzychu. Jadź. Ja bym się tak przestraszył, taki w szoku, ja bym tak tłukło. Dobra, coś miałem powiedzieć, gdzie idziemy dalej? Wiesz co? Ty się zajmij może tym rzepakiem, co tu jest? O, szlaban? No, to co ja mam teraz na ten rzepak tutaj, tak? Tak, weź rzepak. Dobra. A ja lecę tutaj na... to pole jeszcze. To bierz te topole. Topole. I ogarnij to. Dobra, już mi się ładnie tutaj rozkłada. W środeczku tak, zegary się kręcą. Ej, naprawdę, ten... Pobrałem jeszcze jeden taki, powiem wam. I takiej rewelacji nie zrobił. W kabinie było ciemno, kurwa, jak ładuma w szałasie. Mhm. A tutaj naprawdę, bardzo ładne modele. Dość fajnie zrobione. Podoba mi się. Dla mnie jeszcze taki nie pryskałem, także jakaś nowość na kanale musi być. Może jakieś byśmy nawozy właśnie, jakbyście chcieli, to byśmy ogarnęli. I by były, wiecie, jakieś też inne, coś w jakimś dużym, bardzo dużym stylu. Ogólnie widziałem gdzieś chyba Tira, który ma taką wielką siewkę za sobą ciągnie. Ale to raczej Tira nie wiedziemy. Ale coś innego byśmy poogarniać, coś fajnego takiego. Ale tu pola są takie trochę dzikie. No dzikie są właśnie, bo są... Bo jedna lanca 2 metry nad, druga już prawie w ziemi. No to dlatego, że trzeba to wyżej jadam. No ja widziałem wyżej, szkoda, że nie ma tej stabilizacji takiej, że można jeszcze na boki sobie dobrać. A było takie coś gdzieś? Nie, ale myślałem, że takie coś jest. A nie. No, w headerach jedynie, jakby to z headerów wzięli. To jest okej. Z headerów w tym. Na przykład jak Seed robi w tych. No. W klasach. Naprawdę to fajnie wygląda. Jak one się tam poziomują. Dobra, postaram się zachować teraz mniej więcej taką samą odległość, żebym nie przypieprzył nic. O, balon tam jest, a oni nam pomagają pryskać również tam tym balonem, tam macie, mają zapłacone 15 za godzinę. Jak się postarają, to 2 złote. Mm-hmm. Tego rozkminiam, myślałem, że mi się coś uda, a tu dupa. To pensja napisała do Adasia. Jop. Taki klimat, jak to się mówi. O, literalansą zarzuciłem, jedź Stefan! Tak samo. Dobra, nie dał rady. Nie dał rady, drzewa było wyraźnie lepsze. O kurde, trochę jeszcze. Ja cię kręcę, jaką tu trzeba szerokość zachować. Człowiek nieprzyzwyczajony, bo w 60 to się za koło patrzy tylko. Ty, ale tutaj dałeś ten. Co? No. Gęsto. Ja nie widzę, gdzie ja tutaj jest ten. A no słuchaj, nie ma biedy u nas, tak? Tu się nie szczędzi na nawozach. Na opryskach tyźnie. Gleba dostaje odpowiednio. O, dobrze, że chociaż ten. Jest coś takiego jak ścieżki, które widać gdzieś na polu, to wtedy potem chociaż widać, gdzie jadę, a nie... Miałem robić ścieżki, ale że już wczoraj było po drugiej w nocy, ja już naprawdę byłem padnięty, a teraz musiałbym tak, wjechać opryskiwaczem, mniej więcej, zobaczyć i na jaką odległość jeździć teraz siewnikiem, tylko tym, co ścieżki robi i w tym miejscach, gdzie same ścieżki, nie? I nic więcej, to zajęłoby mi około półtora godziny, żeby te pola tak porobić, tak w miarę, normalnie. Wiem, fajnie by to wyglądało. Zobacz, jak będziecie chcieli opryski, to chociaż na nawozy. To chociaż na same pola z tymi. Na nawozy to zrobię. Ale to zobaczę ile mi pól w ogóle zostanie, bo teraz jak jeżeli te zrobimy, to się nam tam zostają 3 pola. A kukurydza jeszcze zostaje faktycznie. Czy pola? Oto na kukurydzę to ścieżek się nie robi.
Czy pola i będzie ebola? Mamy, o kurwa, chyba zawadziłem trochę lancą, tak dokładnie. Wyłączymy, nawrócimy. Dobra, jak tam ci idzie, powiedz mi, masz połowę? No, ponad, już kończę. Dwa przejazdy nie zostały. Serio? Czekaj, ja tu kurde jeszcze czasami mam zawahania o klawiaturę. Ale tu za bardzo trochę, trawa za bardzo dożywiona będzie. Oj tam, oj tam. Lepiej to niż w ogóle, jak to się mówi. O kurde, ty ogólnie 2000 litrów mi zostało tylko. Serio? No. A to ile? I jeszcze... 4. O Boże ty, to u mnie żyga, że tak powiem, a twój to tak trochę oszczędnie. Tak mniej więcej widzę, gdzie jestem. Gdzie było bryskane. No ja nie widzę, ja w tych kurde... Taki tu jest ten rzepak, no... Gęsty, że masakra tutaj jest. To jest typowa polska wieś. Weź na typowo się wjebać. Całą mapę na raz. Musiałbyś te chałupy pousuwać. No, bez jaj. Kobieta w sąsiedzi, a lanca oknem chodzi. Dobry. Ja tu tylko, popryskać. Ja chciałem tylko rozłożyć lancę. Dobre to było, udane. Ale nie, no ta mapa naprawdę ma zajebisty klimat. Tylko mówię, no, niepotrzebna jest ta kolizja, no to wiem. Wiem, że no realnie też powinniśmy uważać, no ale farmingu to... To się nie ludzie nie mają aż tak blisko krzaków, nie aż tak wszędzie, nie? No nie wiem, tam za granicą nie jestem. Się nie znam na tym. Ten jak zawinął, no co za... Aż bym w krzaki przyjechał z radości. Tu masz zjazd na pole, możesz moje zjechać, ale dobra, nie chciałeś, okej? Okay? Faktycznie, nie będę, że pokój, nie pojadę po swoich ścieżkach, bo ja je widzę mniej więcej. Mhm. No ja też widzę. Fajnie, z daleka to widać, jest blisko, jest pod... Damy sobie radę z jakimś jedno polo pierdolnym. Pod chałupą mamy rzepak, to możemy na rzepak lecieć. Dobra. Ty już teraz kończysz też? Tak. To ostatni przejazd tutaj jest do dróżki. Dobra, to ja będę musiał cię iść zatankować, a ty już tak to pojedziesz tam. Jo, dokładnie. Dobra. Jak kolega wyżej? No to myk, lecimy sobie dalej. No ja muszę się jeszcze złożyć. Kurna. Fajne te schody tutaj porobione, te przejścia nad tym. Myślałem, że ty tymi schodami chciałem. Wczoraj ten najlepiej z siewnikiem chciałem się przycisnąć, nie? Jadę tutaj, chciałem pod tym wiaduktem, ja pierdolę. Ciągnik się ledwo przycisnął, ale siewnik nie. I teraz całą mapę dookoła. Już 10 minut jazdy mi to zajęło, zanim furtki pootwierałem jeszcze. Bo chciałem tutaj na skróty jechać, więc jechałem tutaj po przesłonkę i w ogóle. Taka masakra, że dajcie spokój, nie? Jednak, no, mapa jest duża, ale przejazdy są... Czy one znowu, no kurde, ile można tu dolinę? Ta dolina to co chwilę jeździ, teraz mamy sobie jeść pod tym wiaduktem, czy to łeb już w ogóle siada. A to ja to i tak mam dźwięki na 10, jak ja raz miałem na stówkę i się wchodzę do mapy i mapa się włącza i już jestem... Jezu! Jebie zara. No, naczelnik mój napędzany węglem, tak nie ten. Napędzany węglem. Panu szybkę? Mhm. Będzie proszę. Gdzie ty jesteś? O, już krzyku tam ciśnie za nami z tyłu. 120 na godzinę. Czekamy na wasze komentarze. Tam czy robimy obyski, czy na wozu, czy też nie. To nie. Robimy 100 lat i najlepszego pewnie. To by było ten. To by było... Kurde zakręt, ty, po co ja się jadę zatankować? Bożeś mnie zmylił. Siuhu. Że to ręczny, że jakby był ręczny w tych maszynach, nie, co by się człowiek nabawił tutaj. Ty, nie, to by się fajnie wchodziło. No, ja przyznam szczerze, że bawię się, że tu nie wyrobię. Tam, nie, jak komarkiem dźwięk taki redukcja i... Ja już mniej więcej ogarnąłem, co, Jezu, co mam gdzie na tym, na kierownicy. Uwaga, uwaga, bo tu się rozkładam. O Jezu, to chyba największe pole jest ogólnie na mapie. Nie, największe jest tamto. Rżyskiem je rąpnąłem, bo mówię i tak na odcinku je nie zdążymy skosić, więc nie będziemy takiego pola zaczynać. No, ale talerzować możemy jakimiś ogromnymi. Tak, jakimiś ogromnymi. To jest to, co sialiśmy kukurydzę na nim. O kurna, jeszcze raz składam. Co? Najpierw musisz rozłożyć... A, no już rozłożyłem. Ogólnie coś miałem powiedzieć. A, dzisiaj jadę chyba po ten dysk. O, Adam, zobaczcie, jak kradnie pieniądze z konta. Dobra, już nie, już nie ma. Ogólnie dzisiaj 1600 euro zalałeś go. To ładnie. Ogólnie to dzisiaj jeszcze jak mi się uda, to jadę do brata, ale to zależy, bo tam jest dzidzia mała i nie chcę jej zarazić. Więc zobaczymy, jak się będę też czuł.
Jak tak, no to od poniedziałku prawdopodobnie już będą dłuższe odcinki, a jak jutro będę w niedzielę, chciał się ogólnie wyrobić, zrobić już całe polusiowo, żebyśmy mogli zacząć serię wreszcie. I będę chciał wreszcie no te trzy serie, żeby były i tamte ruszyć z tartakiem i z singla, bo już naprawdę z singla to już mam tak maszyny poszykowane, wszystko, tak mi się chce grać. A mówię, no od nowa będę musiał serwer w ogóle zrobić, save'a, ale to chyba w Giancie już go zrobię, kaszę sobie przeimportuję wszystko w tym, w notatniku już tam poprzenoszę, żeby było, bo to jest za dużo pracy ogólnie. O, tutaj. Importer. O, ale ładnie teraz padłem. Dobra, teraz cisnę, to już tam się ogólnie pryskosz, pryskosz. Pryskom, już tutaj jadę w twoją stronę. Mam 15 minut, nie jest tak źle, dwie kreski baterii, także damy chyba radę. Tu wiatr jest, to tak za blisko miadzy, nie jadę, że tam na sąsiadę. Myślę, że ten... To polejka jest, nie? No, jak ten. To ktoś dzwoni. Tata? Ciekawe, co chce. Nie mam czasu, nagrywam teraz. Zaraz pójdę, to odbiera. Tata? Stachu! A takie fajne. Tata? Nio. O może tata ci chciał. Ja ogólnie patrzyłem sobie już tak na żniwa mniej więcej, tak gdyby jechałem w przeszłość, to tak, ogólnie to tak, pewnie tiry, przeładowcza i znalazłem takie John Deere, co nie mają tych, kurde, wałów, nie wiem, to jest ten wał, ten co wsiąga zboże, z tego się nazywa. Wał chyba. Ślimak, to mają tych taśmociąg, nie? Takie, nie wiem, headery tam po 20 metrów chyba. Myślałem, że John Deere bez headerów. Jo. Ja tak ogólnie na temat twojego tatuja, wiesz, może chciał ci złożyć życzenia, co? A może... Nie, no rano się widzieliśmy, to nie chyba. Jak już rano nie złoży, to teraz jo, też. Na wieczór. Będziemy pić! Będziemy pić, palić, konia palić, ma gumowy taczka. To dzisiaj tak słabi trochę, ale ładnie to wygląda, ja... No teraz taka, w takie foto teraz, czyli... No, Heniu, tak. Stefan, tam rzuć no jakiegoś, nie wiem, drona na górę. Miniatureczka poleci, ale mam ochotę sobie nagrać jakieś filmy z farminga, nie? Ogólnie trzeba kiedy pomyśleć, będzie więcej czasu. Brączek ma też chęciny i... Skończę szkołę, to już się... Adu wtedy mam nadzieję, że nie będzie miał tyle roboty. Od rana zawsze, to już od rana zawsze będziemy mogli sobie już coś porobić. Oj, powiem nie, ci... Nie, jak skończę szkołę, o, ale będzie map robienia, o panie. O. Wtedy to ja będę mógł sobie wszystko, cały ludzki dzionek przesiedzieć, porobić. Fajnie, fajnie. Jeszcze miesiąc. Jeszcze miesiąc. Kurwa! Ładnie! Zobacz, żeś mi się... W końcowym momencie uderzyłeś, tam lekko mi przytarte, widzę, że mi tam już ostatnia ta lanca nie prysko, ale to tam to akurat... Ale to ta moja nadrobi tak, to bo moja tam uderzyła ci tak mocniej bokiem, więc... Dom. Fajnie to wygląda, kurde, jeszcze takie akcje nie miałem, zajebiście się takim pryskam, mówię teraz, tym do ciągnika, no to na pewno częstsze tankowanie. No i też nie jeździ się aż tak chyba fajnie z takimi dużymi lancami. Dobra, to już ogólnie. Dalej już, prystuj! Dobra, ja już skręcę, bo to już tu był. Jeszcze krzyk, bo ja... Ale fajne ślady widać z daleka. Ja widzę swoje ślady. Co? Ja tu widzę swoje ślady, w tym miejscu. No ogólnie to ty znam się skończył, jak sami już zauważyliście. Teraz już nie ma sensu grać, bo są lagi. Tak to. I co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trochę ci się dzisiaj porobiło, pograło. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ało, i co? Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć. Narka.